No to jak już się tak znamy, jak już nie wiem, Michał, jak już się tak znamy, to opowiem ci tą historię, która przydarzyła się kiedyś mnie i mojej dziewczynie. I ona wtedy powiedziała, że kiedyś wszyscy będziemy się z tego śmiać. No to kurwa, zobaczymy za chwilkę. Rzecz się działa w Mrągowie. Uprawialiśmy seks, słuchaj, ze tą dziewczyną. Uprawiałeś kiedyś seks? Dziękuję, dziękuję, brawa. Nie uprawiałeś? Ja ktoś to polecam generalnie, bo to bardzo fajna sprawa. I widzisz, Michał, ja akurat sobie uprawiam seks, nie? Ja lubię być na górze, ale ja sobie lubię spojrzeć w dół. Czyli dobrze rucham, nie? Czemu byś fałdy na nadbiciu się nie wjebałem, nie? No, kurwa, żeby nie było zwrotu, w odwrocie, nie? Żeby tam opinię na mnie się trzeba mieć. Więc sobie tak serkam na dół. I ten Michał, to jest tak, że nam akurat schodzi, wychodzi, generalnie kojarzysz się. No i tak patrzę, proszę ja ciebie, Michał, że mój penis jest we krwi. No, jest pierwszy moment, o kurwa, tej historii. I to nie starczy, że tak seks podczas, prawda, okresu mi przeszkadza, nic z tym rzeczy, prawda, jakieś dodatkowe smarowanie zawsze się przyda. A i minetę pierdolnie i taką mnie do Borysza Laza. Więc pytam mojego kochania, kochanie, czy ty masz okres, a ona to nie. Jest drugi moment, o kurwa. Więc wyciągam mojego zaganiacza. Lubię już nie zaganiać. Przecież nie wiem, co można kutasem zaganiać. Muchy? Albo przedszkolaki. Ale nie. Wyciągam mojego zaganiacza, trzymam go oczywiście ogórą. I rzeczywiście leci z niego krew. Ja się poczułem jak w amerykańskim filmie wojennym, po prostu kurwa szeregowiec Ryan, szeregowiec mój kutas i tak stary. I zostawię cię tutaj, po prostu żyj, do mnie oddychaj, zabiorę cię do domu. On tak pluje krwią i tak na mnie patrzy i mówi, oh, pozdrów swoją starą. Mówię, co kurwa? Wy się znacie? Mówię, nie, dość tego wszystkiego, dzwoń po pogotowie. Ona zadzwoniła po pogotowie i pogotowie, nomen, nomen, nichuja nie przyjadą. Tak powiedzieli, nichuja nie przyjedziemy. Więc wsiadłem w taksówkę, pojechaliśmy, ale jak już wspomniałem, Mrągowo to jest mała miejscowość. Legenda o krwawiącym kutasie, kurwa się już się rozniosła. Normalnie cię wchodzi na pogotowie, jest jedna pani w okienku i chorzy, i to wszystko. Nie tym razem. Rozniosło się. Cztery baby w okienku po prostu nie mogło się pomieścić. Dwóch lekarzy akurat na obchód przyszło specjalnie. Na przykład tak kucharka z kuchni ziemniaki gnieśnie. Kto jemu tam spindola leci? Kto jemu? Więc spadamy. Już kilka piątek na wejściu zbiliśmy, tak, to my. Podchodzimy do tego okienka i ta pigułana mówi, dobra, tam krwawiący, nie krwawiący. Nie można z tego bez kolejki wejść. Są inni chorzy. Patrzę. Rzeczywiście są. Jeden jakiś gościu ma rozjebaną nogę, sobie siedzi, drugi coś tam z oka ucieknie, a trzeci leży na takim łóżku z kółkami w jakiejś śpiączce, czy chuj wie co. Miał głowę rozwaloną i było widać mu mózg. Czy sobie, no to chyba nie wejdę jednak bez kolejki. I wtedy ten koleś z tej śpiączki tak się podnosi. O nie, pan z kutasem pierwszy. Jaka męska solidarność! Bez mózgu można żyć? Ja do tego lekarza, a tam po prostu ciemna sala, tylko mała lampeczka na biurku zapalona, on odwrócony na fotelu siedzi, jak po prostu jakiś zły z Bonda i mówi, pan z kutasem, jak mnie mam. Mówię, tak, to ja. Odwrócił się. Pokaż, co tam masz. Ja trochę niechętnie, ale powiem ci, wyciągnąłem go. Wiesz, że niby jak dywan rozwijam, nie? Czy taki duży? Ciągle jesteśmy w tym klimacie. On się tak nachyla, tak patrzy, patrzy. I to jest trzeci moment tej historii, kiedy pada. O kurwa. To nie jest dobry dzień w twoim życiu, kiedy lekarz widząc twojego kutasa mówi o kurwa, więc ja myślę, Boże, pytam, bo jest tak, że umrę po prostu, czy to jest koniec mojej egzystencji? A on mówi, a nie, ładny po prostu. Okazało się, Michał, takie ciekawostka dla ciebie, stand-up też uczy. Trudno sobie zrobić krzywdę w penisa podczas seksu, jest przystosowanie do tego, żeby wszystko było w porządku. Dwa tygodnie wystarczy posłuchać się od seksu i masturbacji i się zagoi. Dwa tygodnie. Myślę, damy radę. Już wiecie, dokąd to zmierza? Minęły cztery dni.
byłem akurat sam w domu. Na YouTubie już wszystko obejrzałem. To myślę sobie... jakiś taki po placyku tylko pojeżdżę, nie? Jakiś krótki program obowiązkowy ze pierdolny po prostu. Bo byłem pierwszy raz w życiu ciekawy, co z niego wyleci. Że nie spodziewałem się majonezu, nie? Sos tysiąca wysp. Jak ktoś później idzie na kebab, to nie ma za co. Więc zrobiłem, co miałem zrobić. Operacja się udała, ale oczywiście Pan Bóg ma poczucie humoru również. Więc jak tylko się skończyłem, że miałem dowody zbrodni, że się tak wyrażę na sobie, słyszę, że w drzwiach klucz się przekręca. I wchodzi ona, moja dziewczyna, i tak na mnie patrzy i mówi: no kurwa, ładnie. Sobie to umiesz dać orgazm. Tak samo pomyślałem. Że sobie... o, ty suka. Ja tu rehabilitacja. I z tym obrazem wam zostawiam. Dziękuję, jeszcze znam się Krzysztof Sawczuk.